cześć. Jadę pod nowy salon poznański, na poznańskiej ziemi. Yamaha Smurawiński. A po co tutaj jadę? Tylko po jedną rzecz mogę jechać do Yamahy. No, po dwie rzeczy w zasadzie. Zaraz się okaże. Dobra. Dobra, najważniejsze, że jest mapa sport ustawiona. No i co? Co mogłem wziąć z Yamahy? No kurde, dziewione, nie? Dziewiona SP Anno Domini 2.24 w specyfikacji z pakietem właśnie pytałem, co to za pakiet, kolega mi powiedział i zapomniałem, ale taki powiedzmy, że Touring, jeżeli taki takowy jest ten pakiet, czyli ma mocowania do bocznych kuferków. Prawdopodobnie przez to doszły tutaj te handgripy, jakaś ładowarka, jakieś takie rzeczy. Na pewno jest tłumik wymieniony. Ale tłumik jest wymieniony, ale w zasadzie to jakbym teraz bym tutaj siedział i nie oglądał go, to bym powiedział, że jadę na oryginale, bo jest tak cichutki, że generalnie w ogóle nie ma różnicy, myślę, między oryginałem a tym, albo jakaś taka subtelna, bo naprawdę niewiele tu się dzieje, a przecież dziewiątką jeździłem. Pierwsze moje wrażenia są takie, jakbym siedział, no kurde, nie powiedziałbym, że to jest MT-09, gdybym tak wsiadł z mojego i wsiadł na ten, no nie powiedziałbym, że to jest dziewiątka, nie patrząc oczywiście na to, na co wsiadam, nie? Jest inaczej, jest bliżej kierownica, niżej i bardziej pochylona sylwetka, wyżej dupa. Podnóżki zawsze były dość, nogi były zawsze podkurczone w dziewiątce, więc tutaj się niewiele zmieniło. Zegary są przez to bardzo blisko. Tutaj ten wielki TFT, który jest przede mną, mam wrażenie, że go ciężko zobaczyć. Przez to, że on jest tak bliziutko. Już objawił mi się quickshifter trzeciej generacji, czyli... Dobra, przerwa techniczna, bo mi telefon zatruwa życie, mimo że mam urlop. Dobra, dziewiątka, o czym mówiłem? A, tu ten dziwny kierunkowskaz jest. Muszę się do niego przyzwyczaić, zobaczcie, jak to wygląda. Objawił się quickshifter trzeciej generacji, czyli dalej działa góra-dół, ale dodatkowo można nie zamykać gazu przy redukcji w dół. Czyli jak to działa? Trójeczka, otwarty gaz, a nie, jeszcze zrobię, 4, 5, otwarty gaz i redukcja. Ale... No zadziałał, ale czy to takie było potrzebne? Pewnie trzeba go wyżej kręcić. Dobra, później to jeszcze sprawdzę. Motocykl ma 747 km przejechane po pierwszym przeglądzie, czyli no fabryka nówka. Na pewno różnicę olbrzymią czuję w pozycji, ale nie na niekorzyść. Myślę, że wręcz na korzyść, bo ten motocykl w tej chwili bardziej przypomina Nakeda niż wcześniej te pierwsze dziewiątki, które bardziej przypominały Supermoto pozycją. Ten jest taki no chuligan już total, nie? Takie wrażenie się ma, że tu żartów nie ma. Osprzęt widzę, że Brembo, pompa, no ale to mamy tutaj wersję SP, więc tutaj no musi tak być. O, generalnie klamki są takie, mają fajną regulację, widzę. Jak to z tym kierunkowskazem? O, teraz działa. I teraz, żeby włączyć prawy, żeby wyłączyć, to trzeba go przytrzymać, znaczy w sensie dotknąć. Czyli wyłączaliśmy do tej pory kierunkowskaz, ten taki cypelek, czyli skręcam w prawo, to pociągam w prawo kciukiem i żeby wyłączyć, to wciskałem. Teraz patrzcie, w prawo, dotykam w prawo. Zaraz zgaśnie, bo to jest tak lekko dotknąłem, czy nie? Nie zgasł, dotknąłem drugi raz i wtedy, czyli drugi raz jakby w prawo,
i wtedy gaśnie. Jeżeli dotknę delikatnie, to wtedy mrugnie 3 razy i zgaśnie. Chyba za mocno wcisnąłem. Lusterka, widzę, są inne mają kształt, mniej widać niż w starych. Kurde, ale się trzeba do tego przyzwyczaić, bo to takie, to wciskanie tego przycisku jest takie dziwne. Trzeba wyłączyć. Mniej widać w tych lusterkach, na pewno. Są takie mniejsze, ale to wiadomo, no to nie jest motocykl turystyczny, no nie musi tu być jakiejś super widoczności. Pierwsze, jak dodałem gazu, to od razu poczułem, że tutaj, mimo że ta moc to jest 119 koni, to kto jeszcze nie jechał MT-09, to no to się zdziwi, bo tutaj moc, na przykład wczorajsze moje jazdy 150-konnym GX-em, to raczej ma się wrażenie, że tu jest 150 koni, a nie tam. Takie, że tu cholernie wieje. Teraz przypominam sobie, że jednak na nakedach wieje mocniej, mimo że jest ciszej w kasku, bo ten wiatr nie jest kierowany na gębę. To jednak tutaj na klatę to wieje jak skurczybyk. Jedna rzecz, która mnie tutaj troszeczkę rozprasza, to kontrolka, która sugeruje, że mam zmienić bieg. Bo teraz jak mam na 6, to mi nie mruga, ale generalnie cały czas mi to taka niebieska kontrolka w lewym rogu mruga, która, wiecie, tak, no kątem oka się, na takim szczególnie motocyklu, którym się nie zna, kątem oka jak patrzysz, to masz wrażenie, że kierunkowskazu się nie wyłączyło. O, jak ten quick shifter chodzi, no kurde. No jednak technologia tutaj poszła do przodu. W zasadzie zobaczcie, tak wolno jadę i zredukowałem biegi w zasadzie bez żadnego zająknięcia. Na razie po tych pierwszych metrach jestem po prostu zachwycony tym motocyklem. Nie wiem, co powiedzieć, no. Jest super, naprawdę jest super, pod każdym względem na razie jest super. Zawieszenie jest dość sztywne, no ale mam go na Olinsie, więc z tyłu na Olinsie, a z przodu są wkłady kajaby chyba, jak dobrze pamiętam. Natomiast w tej standardowej wersji tego nie ma, ale myślę, że to wystarczające. O, tam chciałem pojechać, a tam widzę jakiś kurde cymbał stoi. No nie cymbał, przepraszam, nie cymbał. Za często nadużywam tego sformułowania. Jakiś gość robi siku, zamiast na stacji benzynowej na przykład. Czy tu będzie trochę intymności? Będzie trochę intymności. Powiedzmy. No, tutaj jeżeli chodzi o kwestię manewrowania tym motocyklem, no to nic się nie zmieniło. Dalej jest tak łatwo, że no, w zasadzie nie stwarza żadnych problemów. Myślę, że nikomu nie powinien stwarzać problemów. Tutaj, jak się domyślacie, jest bezkluczykowy dostęp. Mam tutaj na szyi kluczyk. Czy to fajne, czy nie fajne? Ostatnio mówiłem, że średnio fajne, ale skoro to zrobiła Yamaha, to myślę, że to będzie dobre, że to będzie działało. Lampa. No, ta kontrowersyjna lampa, dalej świeci kropka, czyli jeżeli chodzi o kwestię widoczności, to dalej nie jest najlepiej. Jeżeli chodzi o kwestię, o, teraz drogowe włączyłem, tak, włączyłem drogowe, o, drogowe dają po gałach. Jeżeli chodzi o kwestię wizualne, jest lepiej, zdecydowanie lepiej, ta lampa już tak nie boli. Ta szybka jeszcze tu go tak dopełniła troszkę, tego wyglądu. Wspominałem o Olinsie, wspominałem o Tumiku.
posłuchacie później, jak chodzi. No niby jest trochę głośniej, ale jak się jedzie, tego nie słychać. Tak się prezentuje. Patrząc tak, powiedzmy, tutaj bez góry, w dół, wygląda bardzo podobnie do poprzednich, bo ma ten szczotkowany wahacz z tyłu. Tutaj mamy układ wydechowy, on jest cały, widzę, wymieniony. Zobaczcie, jakie to są teraz tu przekroje. To jest po prostu jakiś koszmar, co się teraz dzieje. Jak ci ekolodzy nas tutaj, unijni, bombardują i wymyślają bzdury. No, zdecydowanie ładniejszy motocykl. Tutaj się wszystko pozmieniało, jak widać. Ten element jest, cieszę się, jest bardzo duży, no to jest inna sprawa, ale cieszę się, że jest ograniczony do mode i do startu. A tutaj ta cała pierdologia jest z boku. A nie wyłączyłem drogowych? Teraz wyłączyłem. Natomiast ta pierdologia od ustawień jest tutaj. Czy ja bym tutaj sygnał dźwiękowy znalazł? W dziewiątce zawsze był z tym problem. No, to jest to dziwne, nie? Co mówiłem. Zaraz podłączę. Tu jeszcze są te... Tutaj są jeszcze te ujścia powietrza z airboxa, które niby powodują, że lepiej tu słychać. A faktycznie, no. Taki niski ton tutaj słychać. No, pozostałe rzeczy z tyłu, jak on wygląda. No z tyłu lampa jest chyba inna też. Dobrze widzę? Tak, lampa jest zdecydowanie inna i ma kształt już tego symbolu Yamahy, czyli tak się rozchodzi fajnie. Rejestracji nie zgubię. No, kurde, ja nie, ale ktoś, kto będzie jeździł po mnie, to zgubi. Muszę tu chłopakom powiedzieć, żeby tu jakiś numer telefonu chociaż napisali na tym. Na tej rejestracji. Podłączę, zobaczcie, tu mam kamerę. Podłączę mikrofon. Zobaczymy, jak to wyjdzie z dźwiękiem. Dobra, wracam na motocykl. Mikrofon podłączony, kamera jest. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale pachnie tak nowością, że tu się topią dopiero te pasty wszelkiej maści. Bardzo chętnie idzie na koło, jak widzieliście. On tutaj ma ustawione w sporcie anti-wheelie. Na jakimś tam poziomie, nie pamiętam. Czy na pierwszym, czy na drugim. Co powoduje, że to koło się tak unosi troszkę. Pod kontrolą jest. I to tak bez w zasadzie wysiłku, bo ja tu jakoś tak mocno gazu nie odkręciłem, więc... Sami widzicie, że zabawa jest przednia na tym motocyklu. I to już na takich ustawieniach ulicznych. Bo przecież można to powyłączać. No, ja miałem MT-09 pierwszej generacji, w której miałem tylko ABS. I nie miałem ani kontroli trakcji, ani żadnej elektroniki, tylko miałem tryb A, czyli zabawa, STD, czyli standard, i B, czyli B. I w zasadzie używałem tylko standard, bo on się zawsze uruchamiał na tej mapie standard. Czwarty bieg. No tu jest waga tego motocykla i to, jak działa trzycylindrowy silnik w Yamasze, to odczucia są po prostu nie do opisania versus motocykle, którymi się na co dzień poruszamy w większości, no bo jak ktoś tam ma jakąś Aprilię, Tuono czy coś, czy jakiegoś mocniejszego, czy jakiś mocniejszy motocykl typu Naked, no to zna to uczucie, ale tak poruszając się takimi motocyklami
poruszając się takimi drogowymi motocyklami, szczególnie takimi, jakie jest teraz moda, czyli te wszystkie ADV, no to tam aż takich emocji nie ma. To jest taka pozycja na tym motocyklu, która mi mega odpowiada. Jedyne co teraz czuję, to kochonesy mam na zbiorniku. Także mimo że nie chcę jakoś tak bardzo, to jednak ta wygodna pozycja powoduje, że trochę jakby tutaj to miejsce jest takie zbyt wypukłe chyba. Ale to też może być kwestia indywidualna, bo jeżeli ktoś ma dłuższe nogi, to prawdopodobnie siedzi trochę dalej, a mi dalej jest niewygodnie, bo już taki jestem, pozycja taka trochę do dupy. Kurde, akurat tu taki długi odcinek jest. Cholera, ten obszar zabudowany, akurat włączyłem kamerę z mikrofonem przy secie i tu zero efektu. A to są takie miejsca, gdzie wiemy, kto lubi być w tych miejscach bardzo. Lusterka mnie trochę wkurzają, bo regulacja ich jest też dupowata, bo w zasadzie się to lustro nie rusza. Lustro się nie rusza i kiepsko jest tak do ustawienia. Dobra, zobaczymy jak startujemy. Rzecz, której mi brakuje na przykład w moim Tigerze, czyli tej takiej nutki szaleństwa, bo tam też jest, ale no wiadomo, że to nie aż tak. W Tigerze się bardzo dobrze tym Tigerem jeździ, bardzo dobrze przyspiesza, też nie czuć, że to jest tylko 80 koni, ale jednak tutaj wiesz, że można więcej. Zbiornik jest też dość szeroki, ostatnio mówiłem o tym GX-ie, że jest dość szeroko. Widocznie Triumph umie w to, bo tu są jeszcze, bo tu są te stomp gripy naklejone, więc on przez to jest taki trochę chyba w odczuciu szerszy, ale mimo wszystko ten zbiornik tutaj się tak rozlazł na górze versus poprzednia wersja. Przy tej mapie Sport też dość mocno hamuje silnikiem. Też, to znaczy jak GX, o którym wczoraj mówiłem, też na sporcie jak jeździłem, że dość wyraźnie hamuje silnikiem. To są pewnie przyzwyczajenia, które pozostały mi, no jeżdżę na co dzień jednak trochę innym motocyklem. Prostszym, konstrukcyjnie. Może to są te takie odczucia, stąd się biorą. Ale czuję, że zyskał bardzo na takiej precyzyjności, bo każde dodanie gazu w takim lekkim pochyleniu tego motocykla no nie wprowadza nic oprócz tego, że szybciej pokonuje ten zakręt. W starej dziewiątce to już była walka, no ona dużo uczyła, nie wybaczała błędów. Wiele można było się nauczyć, co się dzieje z motocyklem, kiedy, ale to wynikało z trochę jakby no, niedoskonałości tego zawieszenia, szczególnie tylnego. Bo my też tak zawsze myślimy, że tu z przodu trzeba działać, z przodu, a nie, no jednak tylne zawieszenie, wymiana amortyzatora z tyłu naprawdę odmienia motocykl bardzo i to dużo bardziej niż jakieś tam kombinacje z przodu. No jak przyklejone, naprawdę fajnie jest. Dobra, nowe opony, więc nie szalejemy. Teraz anti-wheelie zadziałał, bo na czwartym biegu koło się uniosło i poczułem, że mi odcięło i koło poszło z powrotem na ziemię.
motocykl nie osiąga jakichś zawrotnych prędkości, tak patrząc kątem oka na licznik. Oczywiście bardzo chętnie się rozpędza i bardzo to są wartości wysokie, jeżeli chodzi o to, co można. Tak, jeżeli chodzi o to, co można. Natomiast patrząc przez pryzmat tych takich, no na przykład tego GX-a, to tam w większym spokoju się jedzie dużo szybciej, nie? Więc to jest takie uczucie z jednej strony pożądane, bo no tego oczekujemy od motocykla, żeby były emocje, a jednocześnie nie jedzie się jakoś tam, kurde, dwie paki cały czas, więc można jechać wolniej, a mieć wrażenie, że się naprawdę jedzie bardzo dynamicznie. No, ja mam wrażenie, jadąc na MT-09 i za każdym razem, jeżeli na niego wsiadam, to że siedzę na swoim motocyklu, który znam od lat, bo to rzeczywiście tak jest, no bo przecież z dziewiątką zrobiłem 50 tysięcy kilometrów w każdych warunkach. I że mam wrażenie też, że już mówiłem o tym motocyklu wszystko i wszystko pokazałem. I szczerze mówiąc, nie wiem, co powiedzieć, jadąc na tym motocyklu, żeby ktoś, kto ewentualnie myśli o tym sprzęcie, żeby wyciągnął jakieś wnioski, no bo co prawda, no ja tam nie chcę być jakimś, tutaj wyrażać jakichś opinii, które będą wiążące bardzo, tylko to taka posłuchanie wielu wersji o danym motocyklu, posłuchanie mnie, posłuchanie kogoś tam innego, jakiegoś dobrego testera. I wyciągnięcie wniosków. Natomiast po jednej takiej przejażdżce, no mi się to podoba, a inny powie, że kurde, dajcie spokój z tym motocyklem. Mały i ciasny i w ogóle. Ale no właśnie ja, 1,70 m, który dotykam do ziemi, tak jak widzicie, na przodostopiu, z dwóch stron, czyli dla mnie to już jest komfortowo. Dla wielu osób zaczynających karierę to będzie, Jezu, jak wysoko i za wysoko, mam 1,70 m, ostatnio słyszałem, mam 1,78 m i nie sięgam płasko dwoma nogami do ziemi, no kurde, po co? Więc wiecie, nie? Ale dla mnie to jest bajka. Hamulce też mi się podobają, bo hamulce działają na dwa palce, co lubię i cenię w motocyklach. Będziemy straszyć panie rowerzystki. Na pewno o tym motocyklu, że jest to wyjątkowy, stuprocentowy dawca emocji, przyjemności z jazdy i tu nie ma co się tu generalnie zastanawiać. Jeżeli ktoś szuka tego typu motocykla, to na pewno mu się spodoba. Osoby, które szukają mocy 200 koni, to zawsze będą narzekali, że jest za słaby. Ale ci, co się, powiedzmy, no mają, wiedzą, o co mi chodzi, o, może nie chcę mówić, że mają pojęcie, tylko wiedzą, o co mi chodzi, że my i tak tej mocy nie wykorzystujemy. A to jest tak, że tutaj, prawda, i trwałość będzie dobra tego silnika, bo tu nie jest wysilony. Wszystko będzie okej. No, z dwójki z gazu też idzie bezproblemowo. Co prawda tam, co to było za uniesienie koła, no prawie żadne, ale nie chcę tu go oczywiście piłować też. Bo to świeży motocykl, więc damy mu luz, zawrotka. Pięknie. Pokażę wam jeszcze tutaj to, co mi się teraz rzuciło w oczy, że on ma jeszcze inne dźwignie tutaj. Inaczej to wygląda. Czyli w skrzyni biegów myślę też coś tu było kombinowane. Versus stara dziewiątka.
te kierunkowskazy, które wypadają, jak się zahaczy, to oczywiście ma temu służyć, ale potem jest ciężko wsadzić. Nie wiem, czy tutaj coś zmienili, ale to są te takie, że jak one tu się wyskoczą, ta gumka wyskoczy, to za cholerę tego nie idzie wsadzić. Tak, w łatwy sposób. Tu jest to samo. Tu wiadomo, się będzie wycierało od buta. Ale to są, wiadomo, też, no nie jest... To jest motocykl, który też nie kosztuje znowu jakichś milionów. Dobra. Na chwilę mu dam odpocząć. Ja od razu po raz kolejny to mówię przy okazji każdej opinii o motocyklu, którą mam przyjemność nagrywać, że ja ustawiam sobie moje ulubione ustawienia i tego nie zmieniam. W zasadzie nie będę sprawdzał, jak jeździ na rejnie, bo nigdy bym na rejnie nie jeździł. Pewnie pobawiłbym się ustawieniami zawieszenia, bo jeżeli już mi daje taką możliwość to zawieszenie, to jest coś, co zawsze tam warto sprawdzić. I ten motocykl ma taką możliwość? Nie, on nie ma aktywnego zawieszenia. No to w zasadzie ustawiłbym raz i więcej bym nie dotykał. Chyba żebym pojechał na tor, to może bym tam jeszcze go trochę wtedy utorowił. Sobie wyjechać z pola fajnie, nie? Gazu, gazu, gazu! Gazu! O! I tak to się robi w wielkim świecie seksu i biznesu. Czy mogę narzekać na przełącznik kierunkowskazów? Absolutnie nie. Mi się to w sumie podoba. Już się przyzwyczaiłem. Mało tego, jest taki... Przez to, że tu jest od strony prawej jest taki wystający, to łatwo w niego trafić. Tylko po prostu trzeba pamiętać, że żeby go wyłączyć, to trzeba go jeszcze raz pchnąć w tą samą stronę. Czyli ja teraz włączam prawy kierunkowskaz i wyłączam, wciskając go drugi raz. I to jest tak na klik-klik. A, ja tu skręcam, nie. Nie wiem, czy pamiętacie, no starsi widzowie, starsi, no tacy chyba jak ja, pamiętają ten pomysł, który się pojawił jako pierwszy chyba, albo przynajmniej w takim masowym rozwiązaniu w Oplu. Opel zastosował te takie właśnie kierunkowskazy Astra. Taką służbówkę dostałem, jak pracowałem w laboratorium kosmetycznym dr Irena Eris. To dostałem taką wypasioną służbóweczkę, prawda, kombi. No i tam właśnie większość z nas, jak zaczynała jeździć i na ulicach było widać te nowe modele Astry, to potem Wektry też, to no to te takie raz prawy, raz lewy kierunkowskaz, który się pojawiał w tych samochodach włączony, nie wiadomo dlaczego. No właśnie dlatego, że porąbane te przełączniki były. I ludzie przyzwyczajeni, że trzeba pociągnąć w dół, żeby wyłączyć prawy kierunkowskaz, włączali lewy. Dzięki. Że ta wymiana tłumika nie poszła w parze z komputerem. Chociaż może poszła, no nie wiem. Wiecie dlaczego? Dlatego, że przy ruszaniu z zera to on tak jakby zaciągał powietrze tak z zatkanego filtra. Znowu rzecz, która jest trudna do wytłumaczenia. No może ktoś z was skuma, o co mi chodzi. Dzięki. Może część z was skuma, o co mi chodzi, ale taki jest trochę, jakby się przytkał. Kurde, ile ludzi mi zjeżdża. O, i policja. Zobaczymy, czy policjant mi zjedzie. Zjechał. Fajny gość. Kurde, baję z tym kierunkowskazem. Chyba jestem pierwszy, który chwali to rozwiązanie, bo w większości słyszałem, że każdy, kto jeździł dziewiątką, to tutaj narzekał na ten pomysł, no, że po co zmieniać coś, co działa, jest dobre. I zawsze się z tym zgadzam,
Ale no, trudno tutaj powiedzieć, że to nie jest jakieś nie do opanowania. No, naprawdę to jest, kurde, całkiem niegłupie. Tak mi się wygodnie przełącza, bo wiecie, ten cypelek też nie zawsze jest do przełączania kierunkowskazu, na przykład w Hondzie to jest takie wielkie coś wkurzające, gdzie najczęściej jeszcze mało tego jest w takim miejscu, że się sygnał dźwiękowy uruchamia, a nie sygnał dźwiękowy. Sygnał dźwiękowy, a nie kierunkowskazy. A tutaj jest to takie, kurde, intuicyjne nawet bym powiedział, że to tak się palucha podnoszę i od razu mam ten przełącznik. Ale tamto rozwiązanie z poprzedniej, poprzednie Yamahowe też było super, działało i niczego nie można było zarzucić. Bardzo odpowiada mi pozycja. Bardzo, to tak podsumowując, bo już podsumowuję chyba z czwarty raz. Pozycja bardzo mi odpowiada. Mówiłem o tym kierunkowskazie, że jest ok. To ugięcie kolan jest tak... Tak czuję się naturalnie na tym motocyklu. Nie mam takiej wymuszonej pozycji jak wczoraj na GX-ie. Dlatego tam z podsumowania mi wyszło, że jednak wolałbym GTK od Suzuki. A tu jest wszystko takie... Wczoraj też użyłem takiego określenia, że nie było motocyklisty, jak projektowali ten motocykl. Tak, nie wiem, czy to zostało zrozumiane. Nie było, w sensie, miałem na myśli to, że jak go projektowano, to ten motocyklista nie siadał na ten motocykl i mówił, że tu coś można poprawić, coś lepiej, coś gorzej. Tylko to było takie, no mamy to, mamy tamto, złóżmy z tego motocykl. Takie odniosłem wrażenie. A tutaj jednak posłuchała Yamaha tych wszystkich uwag, które pojawiały się przy poprzedniej wersji tego motocykla. A przypomnijmy, że tam tutaj to mocowanie kierownicy, takie wysokie, to wszystko takie jakieś, kurde, z czapki wzięte. Regulator napięcia na wierzchu, no fajny motocykl, ale jak się człowiek przyjrzał, to widział, że to tak, kurde, nie, takie niedoróbki były w kilku miejscach, że aż płakać się chciał. A tutaj wszystkie, dosłownie wszystkie te uwagi zostały wzięte pod uwagę i jest ten motocykl kompletny. Tak MT-09 sobie wyobrażam jako motocykl do zabawy. Co za parkowanie precyzyjne. Kierunkowskaz wyłączony. Bardzo dziękuję Yamaha Smorawiński za udostępnienie tego kozaka. Naprawdę mógłbym go mieć ponownie.